Sahana Vavatu, Sahana Vanaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvi Navadhitamastu, Mavidvishavahai. That's a little chant from the Upanishads. Have you heard that before? May have. It's very nice, It's a prayer that's sung by the teacher and the student. To jest taka, to właśnie co Maharaj śpiewał, to jest intonował, to jest taka modlitwa, którą intonuje zarówno uczeń, jak i nauczyciel. Is everyone comfortable, by the way? Czy wszyscy dobrze się czują? Czy wszystkim jest... Who's that coming in now? Oh, it's him again. The teacher's job is relative to the job of the student, isn't it? Zadanie czy praca nauczyciela zależna jest od działania ucznia, prawda? Having taught English for 10 years or so in the Far East. Nauczałem języka angielskiego na Dalekim Wschodzie przez 10 lat. I realized that the student's work is as important as that of the teacher, isn't it? I zdałem sobie sprawę, że praca ucznia jest równie istotna jak działanie nauczyciela. In fact, the student has to work harder. Oczywiście uczeń musi pracować bardziej ciężej. Even an expert teacher cannot teach an unwilling student. Nawet najbardziej wykwalifikowany nauczyciel nie może nauczyć ucznia, który się mało stara. If you have the best teacher in the world, if the student doesn't have the capability of learning. Nawet gdybyśmy mieli najlepszego nauczyciela na świecie, a uczeń nie będzie miał zdolności do przyswajania wiedzy, wtedy uczeń nie uczyni zbytniego postępu. So for that relationship to work, there has to be both a qualified master and a qualified student. Więc aby ta relacja mogła właściwie się rozwijać, potrzeba kwalifikowanego nauczyciela i kwalifikowanego ucznia. A student has to be qualified. Zwłaszcza kwalifikacja, czy wysoka kwalifikacja musi być po stronie ucznia. Sometimes you go to school as a child, you have very good teachers, but children don't want to learn, isn't it? Czasem idziemy do szkoły i mamy bardzo dobrego nauczyciela, ale nie chce nam się uczyć. The teacher is capable of teaching algebra or whatever, you know, integral calculus. But the student is incapable of learning it. Czasem nauczyciel jest wspaniałym przekazicielem algebry albo po prostu jakichś rachunków, ale uczeń jest bardzo oporny, żeby się przyswoić. When I was in the junior school, I couldn't even learn my times table. Jak byłem w podstawówce, to nawet nie mogłem się nauczyć na pamięć mojego rozkładu zajęć. I still don't know my times table. Do dziś nie pamiętam. Do dziś tego nie potrafię. Because I just wasn't interested in mathematics. Dlatego, że w ogóle, tabliczki mnożenia nawet się nie nauczyłem. Do dzisiaj mam z tym problemy. Dlatego, że w ogóle nie byłem zainteresowany matematyką. So even though the teacher was very qualified, a very good teacher, because I wasn't qualified, I was incapable. Mimo, że mój nauczyciel był dobrym nauczycielem, kwalifikowanym, ja byłem zupełnie do niczego. So there are certain teachings in the Vedas, you know? Certain teachings in the Vedas. Więc w Wedach są określone nauki. The Vedas contain teachings for everybody, for every class of human being. Wedy zawierają nauki dla każdego, dla każdej klasy istot ludzkich. Both from the materialist, for the materialist and also for the transcendentalist, for everybody. Zarówno dla materialistów, jak i transcendentalistów, dla każdego. Is it like knowledge enhancer? It's licorice. Lucrecja, czyli wzmacniasz wiedzy. So for the gross materialist, the allurement of heaven is given, isn't it? I można powiedzieć, że dla takich zatwardziałych materialistów jest tam taka, jest w Wedach zawarty taki powab
niebios, so tego, co ich czeka w niebiosach. You perform this activity or they do these sacrifices, then you go to heaven. Spełniasz pewne czynności, podejmujesz pewne ofiary i następnie udajesz się do nieba. And for those who are really sinful, a dla tych, którzy są naprawdę grzeszni, there's the fear of hell. No wśród nich panuje strach, obawa przed piekłem. If you do this sinful activity, you go to hell. I tam jest mowa o tym, że jeżeli będziesz spełniać takie grzeszne czynności, to udasz się do piekła. So the scriptures teach both about heaven and about hell. Zatem Pisma Święte uczą zarówno na temat niebios, nieba, jak i piekła. So sometimes it seems, oh, you're going to give me some more words. Sometimes it seems that the scriptures give contradictory instructions. Sometimes. Czasem wydaje się, że pisma dają sprzeczne pouczenia. This is because the scriptures use very skillful methods, you know, very skillful. Dlatego, że pisma stosują takie bardzo wprawne metody. To make sure that everybody is involved in this. Process, you know? Aby dopilnować tego, że każdy będzie zaangażowany w ten proces. And that's why the whole of society is regulated by the injunctions of the scripture. Dlatego te wszystkie zalecenia pism regulują działanie całego społeczeństwa. Even in the Western society, there's the Bible, isn't there? Bible. Nawet w społeczeństwie Zachodu mamy przecież Biblię. Are you going to sit down? Kind of distracting somebody wandering around. Trochę tak rozprasza, jak ktoś chodzi ciągle. Can't concentrate. Nie mogę się skupić. Yeah, so even in Western society there's the Bible, isn't there, Bible? Czyli tak już wspomnieliśmy, na Zachodzie mamy Biblię. So people accept the Bible as the standard authority, isn't it? Standard authority. Czy ludzie przyjmują Biblię jako taki zdrowy autorytet? And human beings need standardowy autorytet. They need some authority, you know? Zaś istoty ludzkie potrzebują pewnego rodzaju autorytetu. They actually need to have priests and books of authority, you know? Potrzebują kapłanów oraz autorytatywnych ksiąg. And if someone does something wrong, there needs to be some threat of punishment. You know? Musi istnieć pewna groźba kary wobec tych, którzy chcą popełniać jakieś niewłaściwe. It's not effective for everybody, of course. Oczywiście nie na każdego to wywiera wpływ. Some people will commit sinful activities even under threat of punishment. You know? Niektórzy będą popełniać grzeszne czyny nawet pod groźbą kary. But many people, if they read in the Bible that you shouldn't steal or you shouldn't murder or you shouldn't go with your neighbor's wife. Ale jeżeli ktoś w Biblii przeczyta, że nie powinno się kraść, mordować, czy też, że tak powiem, udać dokądś z żoną sąsiada, they will avoid it, isn't it? Because they don't want to go to hell. To będą tego unikać, dlatego że nie chcą udać się do piekła. So of course this kind of deterrent is a deterrent, isn't it? You know, they call the nuclear bomb a deterrent, don't they? Więc taki element odstraszający, tak jak na przykład broń jądrową nazywa się takim odstraszaczem. This deterrent doesn't take away the desire, does it? To ten odstraszacz tak naprawdę nie usuwa pożądania czy pragnienia. A man may still covet his neighbor's wife or his neighbor's washing machine or his neighbor's car. Więc ktoś może nadal pożądać żony sąsiada, czy też pralki, czy też samochodu. Although, you know, the scriptures, although he won't actually do it, he won't steal it, you know? O, mimo iż oczywiście on tego rzeczywiście nie uczyni, nie ukradnie. Because he's afraid that if he does, he might go to hell. Dlatego, że boi się tego, że jeśli to czyni, to uda się do piekła. So some of the scriptures, some of the Puranas and the other scriptures deal with things from a materialistic perspective, isn't it? Więc niektóre święte pisma, niektóre Purany pokazują rzeczy z materialnego punktu widzenia. Now we call that karma kanda. Nazywamy to karma kandą. Now the Karma Kanda section of the Vedas is absolutely essential. It's absolutely essential. I oczywiście ta część Ved poświęcona Karma Kandzie jest tak naprawdę nieodzowna.
Just as much as you have to put a sign up saying keep off the grass, you know? Tak jak oczywiście, tak jak na przykład musimy umieścić tabliczkę z napisem nie depcz trawnika. Because although many people won't walk on the grass, some people will be inclined to do that. Bo wiadomo, że wiele osób nie będzie deptać trawników, ale są tacy, którzy są do tego skłonni. So in human society we have a police department, isn't it? Police Także w społeczności ludzi mamy oczywiście też policję. In England, in many small villages, the police don't do anything, you know. W niektórych małych wioskach w Anglii policjanci nie robią nic. They sit in the police station and they look for lost dogs and cats, you know. Siedzą sobie na posterunku i szukają zaginionych psów i kotów. Because in a little village, not much crime happens, isn't it? Dlatego, że w małych wioskach za dużo, że tak powiem, przestępstw się nie zdarza. Ale w wielkich miastach policjanci zajęci są non-stop, dzień i noc. A zatem musi istnieć policja. Police are not bad people, are they? They're not bad. Policjanci nie są złymi ludźmi, prawda? They're just doing their job, isn't it? Wykonują swoją pracę. So the Yamadutas are not bad, they're not evil, you know? Więc Yamaduci nie są źli. They just do what they have to do, isn't it? They do their job. Muszą wykonywać swoją powinność. They take the sinful people to be punished. You know? Zabierają grzeszników po to, by ich ukarać. And Yamaraj has to decide, isn't it? He's not alone. Yamaraj musi podjąć decyzję. Oczywiście on nie jest w tym odosobniony. He's got Chitragupta. Ma Kshetragupta. He's the secretary, isn't he? Yeah? Swojego sekretarza. And all the saints and sages they come to very carefully balance up the judgments, isn't it? Balancing the judgments. I te wszyscy święci i tak dalej, oni zawsze wydają takie te świadectwa bardzo wyważone. Sometimes it seems that Yamaraj makes a mistake, you know? Czasem wydaje się, że Yamaraja popełnia błąd. There was one particular sage, wasn't it, who pierced an ant with a straw when he was a little boy. Była taka historia pewnego mędrca, który przekłuł mrówkę z źdźbłem trawy. And for that he ended up with some really serious punishment, you know? I ostatecznie został bardzo surowo za to ukarany. And he complained that this was a breach of justice. This was unjust, you know? I on skarżył się, że to było naruszenie zasad sprawiedliwości. The fact of the matter is, though, the penalty gets more severe the more conscious you are. Ale fakt jest taki, że kara staje się tym surowsza, im bardziej jesteś świadomy. For someone who's born in a community of pig eaters, eating pig is not such a bad thing. Dla osoby, która rodzi się w społeczności zjadaczy świń, spożywanie świni nie jest czymś złym. Or for someone who's born in a fisherman community, eating fish is normal. Analogicznie też w przypadku kogoś, kto rodzi się w społeczności osób jedzących ryby. But if someone who knows that these things are wrong does them, then the penalty is severe, you know? Ale jeżeli ktoś robi to, a wie, że to jest coś złego, to wówczas kara jest surowsza. So there is justice in the universe. Zatem we wszechświecie panuje sprawiedliwość. Some people wonder, isn't it? These days, the modern scientific idea is that there is no justice. There's no justice. Niektórzy zastanawiają się, na przykład naukowcy, niektórzy stwierdzają, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość. They admit justice in very basic things like energy and matter, isn't it? There is justice there, isn't there? But they won't admit justice on a higher level. You know? Nie przyznają, że jakby w sensie takim fizycznym energii i masy istnieje pewien rodzaj sprawiedliwości, ale nie są tacy, niechętnie przyznają, czy nie chcą przyznać, że coś istnieje na wyższym poziomie. So although they admit that, you know, if you put a force in one direction, the force comes back in the other, they won't admit that there is such a thing as justice when it comes to human affairs and when it comes to morality. Przyznają, że jeżeli jakby wykonamy jakąś pracę, czy przyłożymy energię w jednym miejscu, to spotkamy się
z odpowiednią fizyczną reakcją. Natomiast nie chcą przyznać, że w sensie w wymiarze ludzkim działań moralnych zachodzi podobne prawo. So these laws of morality are not created by religions or by religious institutions. No? Zatem te prawa związane z moralnością nie są stworzone przez religię czy instytucje religijne. These laws are written into the fabric of the universe. Te prawa są wpisane w taką substancję czy tkaninę wszechświata. There's a tendency these days for people to believe that morality is created by human beings, isn't it? Obecnie panuje pewien taki pogląd, że moralność jest stworzona przez ludzi. That we, you know, and the Muslims eat meat, and you know, the Hindus don't eat meat. You know, the Muslims eat cow. The Hindus, it doesn't matter because it's all relative. That's a rule for their religion, and this is a rule for our religion. Ludzie myślą, że właśnie to są pewne takie względne reguły stworzone przez ludzkie religie. Yeah, you have to go. Yeah, I have to. Unfortunately. You got to go home, have you? I'm living nearby Wrocław. Oh, did you get any prasadam before you? Oh, go? Maybe tomorrow. Maybe. Are you coming tomorrow? Yeah, I hope. Maybe I will be tomorrow. So I will stay longer. Definitely. All right, okay. Thank you very much. Okay, I'm sorry, yeah. We look forward to seeing you again tomorrow. Thank you. Have you all okay, it's jakby, więc ludzie skłonni są myśleć, że po prostu mamy jakiś rodzaj moralności, religie stworzone przez ludzi. Tutaj muzułmanie na przykład nie jedzą świń, Hindusi nie jedzą krów i tak dalej, i tak dalej. Jest to pewien rodzaj relatywnego podejścia. I think the point I'm trying to make is that we don't create morality. It's not created by us. Chodzi mi tutaj o to, że to nie my stwarzamy moralność. We don't make it through our religious institutions or through priests or anything like that. You know? Nie czynimy tego przez nasze instytucje religijne, przez jakichś kapłanów i tak dalej. Laws of Manu were laid down from the beginning of the universe. Prawa Manu zostały przedstawione od samego początku, na samym początku wszechświata. They come from the very highest level, isn't that right? One pochodzą z bardzo wysokiego poziomu. And like everything, the more you're aware of the law, the more you're in a position to be able to observe the law, and of course if you observe the law, you can have a happy life, isn't it? Yeah? I oczywiście, jeżeli znasz prawo i przestrzegasz tego prawa, to masz szansę na to, aby żyć szczęśliwe, wieść szczęśliwe życie. If you break the law, you cause yourself suffering, isn't it? Yourself. Jeżeli łamiesz to prawo, to narażasz się na cierpienie. We find this in material things, even if, like my body is a machine, if I give it the wrong type of food, I suffer if I eat properly and exercise properly and keep my body. It's a machine, you know. It's not something I don't create the rules. You know, the rules are already there. You know, I have to follow them. Podobnie jest na przykład z moim ciałem. Taki można podać fizyczny przykład. Jeżeli po prostu niewłaściwie z nim postępuję, nie daję właściwego pożywienia, no to wtedy coś z nim się dzieje nie tak. Na przykład nie wykonuję jakichś ćwiczeń fizycznych i tak dalej. Tak jak maszyna, którą trzeba naoliwić, żeby sprawnie działała. And there's a tendency these days for people to think in relative terms, isn't it? Relative, you know? A zatem ludzie obecnie mają skłonność do takiego relatywizowania wszystkiego. And this idea of an absolute justice is not very popular. Not popular. A zatem ta idea absolutnego wymiaru sprawiedliwości nie jest zbyt popularna. Well, we see even in human society, law is based upon an idea of absolute, isn't it? Absolute. Ale nawet widzimy, że zwykłe prawo czy prawodawstwo w społeczeństwie ludzkim bazuje na pewnym zrozumieniu absolutnym. It's absolutely wrong to kill another person. Absolutely wrong. Uznajemy, że absolutnie niewłaściwą rzeczą jest zabicie innej osoby. Apart from in wartime, of course. Oczywiście za wyjątkiem czasu wojny. But even if a soldier kills another person outside of wartime, he'll go to jail, isn't it? Ale nawet jeżeli
żołnierz zabije kogoś i nie jest to czas wojny, to zostaje wtrącony do więzienia. Or he'll be executed, you know? Albo zostaje po prostu zabity. It's even worse because he knows the art of killing people, isn't it? You know, so if he kills somebody outside of wartime, outside of his command, więc nawet w przypadku żołnierza ta kara może być surowsza, dlatego że on potrafi zabijać, wie jak to robić, więc jeżeli zrobi to wbrew rozkazom i nie w czasie wojny, to zostanie odpowiednią karą. In the matter of religion these days, because we live in a secular society, there's this idea of choice, isn't it? Zatem w kwestii religii, ponieważ żyjemy w społeczeństwie świeckim, mamy do czynienia z czymś takim jak wybór. You can choose to be a Hindu or a Christian or Muslim or a Hare Krishna or możesz wybrać Buddhist. Możesz wybrać ścieżkę hinduizmu, buddyzmu, islamu, może być chrześcijaninem. But these designations actually have nothing to do with eternal religious principles. Możesz też być Hare Krishna, ale te wszystkie desygnaty nie mają nic związanego, nie są związane z wiecznymi zasadami religijnymi. It doesn't matter what faith you say that you belong to. You might say I'm a Christian, you might say I'm a Buddhist, or I'm a Hindu. It doesn't matter which faith you say you belong to. It's a matter of what you do. That's what will count, isn't it? That's what makes the difference, you know? Nie ma znaczenia, co mówisz, czy co werbalnie określasz, jak werbalnie się określasz, czy jesteś muzułmaninem, chrześcijaninem i tak dalej, ale co tak naprawdę robisz? It's an absolute. It's an absolute. You know, it's not changeable. You can't change it. Religia jest absolutna, jest niezmienna. Nie można jej zmienić. You can't say, oh, I have faith in Jesus Christ, and therefore all the sinful things I do are all immediately, you know, resolved. Nie możesz powiedzieć, że ja wierzę mocno w Jezusa Chrystusa i wtedy dzięki temu, że tak stwierdzisz, wszystkie twoje grzechy zostaną wymazane. This is some people have this conception, isn't it, that niektórzy... I just have to have faith in Jesus Christ and everything that I do, all the bad things, they're just wiped away. Niektórzy ludzie mówią, wierzą w coś takiego, że wystarczy, że będę wierzyć w Jezusa Chrystusa i tak wszystkie grzechy zostaną wymazane. Yeah. Or you can't say that, you know, I have faith in Buddha and therefore, you know, I meditate and therefore all the bad things I do are going to be just automatically erased. Albo myślisz, że wierzę w Buddę, medytuję i wtedy wszystkie grzechy automatycznie zostaną też zniwelowane. In the same way you can't say, well, I chant Hare Krishna and therefore I can do whatever I like and it doesn't matter. Yeah. I też możesz powiedzieć, że intonuję Hare Krishna i mogę robić wszystko, co chcę i reszta nie ma znaczenia. Yeah, I mean, it applies. Justice applies. A zatem prawo ma tutaj zastosowanie. Not even those who chant Hare Krishna can escape universal justice. Nawet ci, co intonują Hare Krishna, nie mogą ujść przed powszechną sprawiedliwością. It's expected that if you chant Hare Krishna, you're not supposed to commit sinful activity, isn't it? Oczywiście oczekuje się, że w Hare Krishna, że w przyszłości nie będziesz popełniał grzesznych czynności. One should become free from sin, isn't it? Powinno być się wolnym od grzechu. Yeah, this is part of the process. Jest to część tego procesu. If one thinks that I can chant Hare Krishna and commit sinful activities and that's okay because Krishna doesn't mind. Jeżeli ktoś myśli, że mogę intonować Hare Krishna i dalej popełniać grzeszne czynności i to nie jest nic złego, bo Krishna to nie będzie przeszkadzać, to wtedy przekonasz się, że Krishna rzeczywiście podtrzymuje i egzekwuje swój system sprawiedliwości. On nie lubi, żeby go ktoś w ten sposób wykorzystywał. It's like a judge might be very merciful or a king might be very merciful, isn't it? A king or a judge might be very merciful. To tak jak oczywiście król bądź sędzia może być bardzo miłosierny. But if someone takes advantage, ale jeżeli ktoś wykorzystuje ten fakt, of that mercy, wykorzystuje tę łaskę czy miłosierdzie, it's okay. Myślę, że
takie działanie jest w porządku. I can commit some sin and the king or the judge will be merciful. Że mogę dopuszczać się jakiegoś grzechu i wtedy automatycznie ten sędzia bądź król będzie dalej miłosierny. And we suddenly find that the Lord does not like to be mocked. You know the word mock? Yeah. Więc wtedy widzimy, że prawo nie lubi, żeby z niego drwiono. You cannot mock the law. You cannot mock the law. Prawa nie da się oszukać. Mercy is not to be had in a mocking spirit, is it? Łaski nie należy traktować z drwiną. If you think you can just get mercy and then you can go and do some nonsense, you know? Jeżeli myślisz, że możesz otrzymać łaskę i na mocy tego idziesz gdzieś i popełniasz jakieś nonsensowne rzeczy, then you'll find that justice is harder than you thought. Wtedy przekonasz się, że sprawiedliwość jest surowsza niż myślałeś. So once we've gotten beyond the process of justice, we come into the area of mercy, you know? I gdy przejdziemy ten proces sprawiedliwości, ten obszar sprawiedliwości, dochodzimy do obszaru łaski. And the Lord is very merciful, isn't he? He's very kind, you know? Pan jest bardzo miłosierny, jest bardzo życzliwy. Generally you find that even in school teachers who seem to be very strict are often very kind, really, very kind people. Można zobaczyć, że nawet w szkole nauczyciele, których uważa się za bardzo surowych, są w rzeczywistości bardzo życzliwi. Oni muszą w jakiś sposób pokazać, że są surowi, a po to, by trzymać tych swoich uczniów w ryzach. I knew that when I was teaching, you know, 8, 9, 10-year-old children. Ja uczyłem na przykład takich 8-9-latków. I feel a lot of love for those children. Ja czuję do nich taką ogromną miłość. And I want the best for them, you know? I chciałem dla nich to wszystkiego co najlepsze. But somehow, sometimes I have to show myself to be very strong and very strict and stern, isn't it? Ale czasem musiałem okazać siłę i taką surowość. Unbending. Nieugiętość. Yeah. Why? I feel love, I feel kind to them, I feel mercy, but then I'm unbending. Why? Why? Ale dlaczego tak jest, że z jednej strony kocham je, okazuję im łaskę, miłosierdzie, ale z drugiej strony jestem nieugięty. Dlaczego tak jest? Because if I don't do that, they'll mock me, isn't it? They'll mock the process of justice and the process of mercy. Dlatego, że jeśli nie uczynię tego, to one w pewnym momencie będą ze mnie drwić, a w rezultacie będą drwić z całego procesu sprawiedliwości. Very soon I'll have no control in the classroom, isn't it? I wkrótce nie będę miał w ogóle, nie będę mógł zapanować nad całą klasą, prawda? Wtedy uczniowie będą myśleć, że mogą zrobić wszystko, czego tylko zapragną. Nauczyciel jest bardzo życzliwy, miły, więc mogę biegać i krzyczeć. A wtedy widzą, że uczeń robił. We've heard of, you know, English education. Have you? Right, I used to get beaten at school, Ja sam kiedyś byłem bity w szkole. But, you know, I'm not recommending it. Oczywiście nie zalecam tego. I'm giving an example of, we have gotten a lot of mercy, you know. Ja tutaj daję taki pewien przykład. Oczywiście otrzymaliśmy mnóstwo miłosierdzia. But there's nothing more insulting than mocking that mercy, isn't it? Ale nie ma nic bardziej obraźliwego niż drwina z tej łaski czy miłosierdzia. That's why committing sins on the strength of chanting the holy name is a serious offense. Dlatego popełnianie grzechów na mocy świętego imienia jest właśnie bardzo poważną obrazą. Because you're mocking, aren't you? You're insulting the Lord's mercy. Dlatego, że drwisz, wręcz obrażasz łaskę Pana. It's like a naughty child who knows that the teacher is lenient, so he does some naughty things, isn't he? He thinks, oh, the teacher is very lenient, you know. Suddenly he finds out that the law is the law. To jest tak jak niegrzeczny dzieciak, który wie, że nauczyciel jest pobłażliwy i wykorzystuje to i w pewnym momencie spotyka go przykre rozczarowanie, że to prawo jest znacznie surowsze niż myślał. So we find in this Kali Yuga that a lot of people, many religious organizations of different denominations
sometimes get away with very sinful things in the name of God. Dlatego widzimy, że w obecnej czasie, w czasie Kali Yugi, że w różnych religijnych organizacjach należących do różnych wyznań, niektórym ludziom, po prostu niektórym ludziom jakby uchodzi na sucho pewne działanie w imię właśnie propagowania religii. I mean, I don't want to give names, but I just say that in certain churches and organizations it's becoming evident that some of the monks, priests and other people have actually been living very sinful lives. Yeah. Nie chcę tutaj podawać nazwisk czy pewnych czy konkretów, ale widać jest, jakby udowodniono, że w pewnych instytucjach czy kościołach, instytucjach religijnych, no ich jakby kapłani czy duchowni żyją, prowadzą naprawdę bardzo grzeszne życie. And sometimes people are shocked, isn't it? People are shocked. I tak wie i w związku z tym tak. Mnóstwo ludzi po prostu jest szokowanych tym faktem, że to przecież mieli być, czy mają być święte osoby. A oni popełniają złe czyny. Ludzie wówczas zadają sobie pytanie, czy nie ma sprawiedliwości na świecie? A ja chcę powiedzieć, że jednak jest, że tak, jest sprawiedliwość. I oni spotkają się z tą sprawiedliwością, dosięgnie ich ta sprawiedliwość. But many other people, unscrupulous people, use that as an excuse to deny the existence of God, isn't it? They say, there's no God because. Z kolei inne takie dosyć osoby pozbawione skrupułów mówią, że no właśnie to jest dowód na to, że nie istnieje Bóg. So you know, actually, such people are atheists, isn't it? Atheists. Tak naprawdę te osoby są ateistami. I mean, the priests. No, they don't really believe in God. Te osoby, które dopuszczają się tych takich właśnie niezgodnych, niegodnych ludzi czynów, to w imię religii, one to są rzeczywiście ateiści. It's just something in their mind, that's all. Some concept, some idea. Mają jedynie w umyśle pewien koncept czy ideę. It's not a reality for them. You know? Ale to dla nich nie jest rzeczywistość. They don't believe in it really. Oni tak naprawdę w to nie wierzą. They think they can teach something and other people will follow this, but they don't have to follow. Oni myślą, że będą czegoś nauczać ludzi i ludzie będą tego przestrzegać, ale oni sami nie muszą za tym podążać. So this is a very bad mentality. Więc to jest taka bardzo zła mentalność. Such people get punished very severely. Takie osoby no, bywają karane w bardzo surowy sposób. Yeah. If someone gives you a very rare gift and you're not grateful for that and you spoil the gift. Jeżeli ktoś daje ci pewną taki bardzo rzadki podarek i ty zmarnujesz czy zniszczysz go. It's not likely you're going to get given such a gift again, is it? To nie jest raczej prawdopodobne, że ponownie otrzymasz coś takiego. That's why humility is such an important quality. To właśnie dlatego pokora jest tak istotną cechą. In Kali Yuga, people are very proud of their intellect. W Kali Yudze ludzie bardzo dumni są ze swojego intelektu. You know, I'm very clever, isn't it? Everyone's thinking, I'm very clever. Każdy myśli, że jestem taki mądry. Yes, especially intellectually, isn't it? Everyone writes. Zwłaszcza intelektualiści. But actually, everyone's rather stupid in Kali Yuga. Ale tak naprawdę w Kali Yudze to każdy jest praktycznie bardzo głupi. And they get distracted by many unnecessary and unimportant things. You know? Tak wiele ludzi rozprasza, tak wiele nieistotnych rzeczy. We've been given this wonderful process of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otrzymaliśmy ten wspaniały proces intonowania Hare Krishna. And all we have to do is to cultivate that process. You know? Mamy po prostu jedynie rozwijać dalej ten proces. Without distraction. Bez rozpraszania się. Yeah. And if we do that, then we're guaranteed that all these spiritual truths will be revealed to us. Yeah? Jeżeli będziemy to robić, to mamy gwarancję tego, że te wszystkie prawdy duchowe zostaną nam objawione. But still people want to apply
their intellect to the various things and argue about it and present this opinion and that opinion. Mimo to ludzie chcą jakby stosować intelekt do tego, przedstawiając te bądź inne opinie. More or less such opinions are useless. Mniej lub bardziej zdania takie, opinie są bezużyteczne. Because they just serve as distractions from the real process. Yeah. Dlatego, że one są źródłem właśnie tego rozproszenia, odejścia, odchodzenia od rzeczywistego procesu. Interesting as it is to explore these ideas, they're not very useful. I mimo iż może być ciekawe zgłębianie tych różnych idei, to one praktycznie nie są w ogóle pożyteczne. Użyteczna jest pokorna, pożyteczna jest pokorna postawa. It's humble attitude and concentration i skupienie umysłu. Concentration is such a valuable asset in concentration. Skupienie jest tak cennym majątkiem. To be able to concentrate. Zdolność koncentracji. Is probably the most valuable thing that we can develop. Yeah. Jest prawdopodobnie najcenniejszą cechą, jaką możemy rozwinąć. And this is generally the great weakness of the Kali Yuga mind, isn't it? The inability to concentrate. To jest chyba największa słabość umysłu z Kali Yugi, niezdolność skupienia się. Every knowledge is available to someone who can concentrate. Każda wiedza jest dostępna dla osoby, która potrafi się skupić. That's the truth. To jest prawda. Don't doubt it for a moment. No, wyłącz ją na chwilę. All knowledge is gained through concentration. Każdy rodzaj wiedzy przechodzi przez koncentrację, przez skupienie. Jeżeli chcę się dowiedzieć czegoś na jakiś temat, to wystarczy, że się na tym skupię. And the knowledge is immediately available. I natychmiast dostępna jest wiedza na ten temat. Is that not true? Czy to nie jest prawda? You're right. Is everything okay? Is this talk a bit too dismal? Czy myślisz, że ten wykład jest zbyt taki ponury? It's like gloomy, you know, kind of heavy. Yeah. You need to have that balance, don't you? You need to have a balance. Potrzebujemy pewnego rodzaju równowagi. And that chant that I chanted at the beginning, it's very important actually in the. Because as the student gets closer and closer to the master, there has to be some kind of trust, isn't it? Ten werset, który intonowałem na samym początku, jest bardzo istotny, dlatego że wskazuje na to, że the student has trust, że właśnie, że w relacji z nauczycielem uczeń musi oddarzyć czy wyrobić sobie zaufanie do niego. When we're talking about master, we're talking about God, actually, isn't it? Gdy tak naprawdę mówimy o mistrzu, to w rzeczywistości mamy na myśli Boga. Nowadays, you know, because we're in materialistic kind of conception, we talk about master, we're thinking of many different people. Teraz, gdy jesteśmy w takiej materialistycznej koncepcji, to mówimy o tym mistrzu jako wielu różnych ludziach. But actually, there's only one master. Mówimy o tym tamtym mistrzu duchowym, ale tak naprawdę jest jeden mistrz. That is God himself. To jest sam Bóg. And he appears in many forms. A on, który pojawia się w wielu postaciach. To give us that knowledge, you know? Aby przekazać nam tą wiedzę. If we're thinking in terms of this master, that master, then our concentration is lost, isn't it? You know? Jeżeli będziemy myśleć w kategoriach tego lub innego mistrza, to wtedy tracimy naszą zdolność skupienia. When we sit to listen, we need to think, I'm hearing from the master, and there's only one master. I jak przychodzę i słucham, to powinienem myśleć o tym, że słucham od mistrza, tego mistrza, który jest jeden. Due to materialistic thinking, a lot of this simple knowledge has been lost, isn't it? I ze względu na taki materialistyczny sposób myślenia, mnóstwo wiedzy ulega straceniu. And as soon as the relative concepts come in, then that. The clarity is lost, isn't it? Skoro tylko pojawiają się takie relatywistyczne koncepcje, to wówczas ta przejrzystość ulega straceniu. If you think there are many masters, you've lost your clarity, isn't it? Jeżeli myślisz, że jest wielu mistrzów, to wówczas tracisz tą przejrzystość. You have to know there's only one master. Musisz wiedzieć, że jest tylko jeden mistrz.
prawda? And many forms, but i ma only wiele one form, master. Ale tylko jeden mistrz. Yeah, that should be clearly understood, isn't it? To powinno się rozumieć w jasny, oczywisty sposób. So when you read the book, you're learning from the one master. Jeżeli czytasz księgę, to uczysz się od jednego mistrza. When you hear the talk, you're learning from one master, isn't it? Jeżeli słyszysz wykład, to uczysz się od jednego mistrza. We may have our preferences, isn't it? Oczywiście możemy mieć pewne preferencje. We may prefer to hear from this person or from that. Słuchać od tej osoby bądź innej. There's only one master. Ale jest tylko jeden mistrz. Right? That should be understood really clearly. To należy powinniśmy zrozumieć naprawdę w jasny sposób. So the master comes into being because a student needs a master, isn't it? Więc mistrz pojawia się, gdy uczeń potrzebuje nauczyciela. Once the need for a master arises in the student, the master arises in response to that need. Więc kiedy w uczniu pojawia się potrzeba takiego mistrza, to mistrz pojawia się właśnie w odpowiedzi na tą potrzebę. To jest wówczas taka aranżacja, jak my to mówimy, Krishna. So the relationship is reciprocal. Więc ta relacja jest wzajemna. There's no master without a student, no student without a master. Nie ma mistrza bez ucznia i ucznia bez mistrza. The student creates the master as much as the master responds to the student. Uczeń stwarza mistrza w takim samym stopniu, jak proporcjonalnie do tego, jak uczeń odwzajemnia się, jak mistrz odwzajemnia się uczniowi. Because people want to learn English, therefore English teachers come into being. Ponieważ ludzie chcą się uczyć angielskiego, to wówczas pojawiają się nauczyciele tego języka. If no one wanted to learn English, there would be no English teacher. Gdyby nikt nie chciał uczyć się angielskiego, nie byłoby takich nauczycieli. Because people want to know about spirituality, spiritual masters come into being. Ponieważ ktoś chce zgłębiać duchowość, to wówczas pojawia się If nobody wanted to know about spirituality, there would be no need for spirituality. I gdyby nikt nie chciał zgłębiać duchowości, nie byłoby takiej potrzeby, aby pojawił się. No, this is not a sentimental thing. This is a reciprocal truth. Więc nie jest to coś sentymentalnego. To jest taka prawa. To jest taka prawda odwzajemniania się. So when the master and the student come together, they have to know their joint responsibilities, don't they? Więc gdy uczeń czy oboje spotykają się, wiedzą, że jakby współdzielą odpowiedzialność. The master has a responsibility to the student, and the student to the master. Mistrz jest odpowiedzialny wobec ucznia, a uczeń wobec mistrza. So the responsibility of the master is not to deceive the student. Więc odpowiedzialnością nauczyciela jest nie oszukiwanie ucznia. And to give of his knowledge honestly and as far as he knows. As far przekazywanie polega to też na tym, aby przekazywał wiedzę, którą posiada, i tyle his knowledge as far as he knows. No w takim stopniu, jak ją posiada. If you don't know something, you admit, I don't know that. I jeżeli nie wie czegoś, powinien przyznać to. So the student can at least get as much as the master knows, isn't it? You know? He gets as much as the master, as master knows. I oczywiście uczeń będzie wiedział tyle, ile rzeczywiście wie jego mistrz. A good student can get the most out of it, even an insufficient master. Dobry uczeń może nawet zaczerpnąć mnóstwo wiedzy nawet od niewłaściwego czy nieodpowiedniego nauczyciela. You don't need to go to Einstein to learn the times table, do you? Nie musisz przecież udawać się do Einsteina, aby nauczyć się tabliczki mnożenia. But if you want to understand the theory of relativity, you might have to go to Einstein because I don't think anybody else understands it. A jeżeli chcesz udać się, jeżeli chcesz zgłębić teorię względności, to na pewno musisz udać się do Einsteina, bo chyba nikt poza nim jej nie rozumie. And it's important that the student and the master should be one in their intention. I oczywiście powinno być też jedność intencji ze strony ucznia i nauczyciela. Not that the master wants to exploit the student or the student the master, you know. Nie powinno być tak, że nauczyciel chce wykorzystać ucznia i odwrotnie, uczeń nauczyciela. So they should not envy each other. Więc nie powinni sobie wzajemnie zazdrościć. Ma vidvishavahai means let us not envy each other. Mowa jest o tym, abyśmy nie zazdrościli sobie wzajemnie.
So these things are laid down in the Upanishads. They're very scientific, actually. It's all very scientific. To wszystko zostało wyłożone w Upaniszadach i to można powiedzieć jest tak naprawdę bardzo naukowe. And the student and the master are praying, may we flourish together. I uczeń i nauczyciel modlą się o to, abyśmy oboje mogli się rozwijać, rozkwitać. May we grow in knowledge and power together. Abyśmy razem mogli rozwijać moc i wiedzę. May we not deceive each other. Abyśmy siebie nie oszukali. May we not envy each other. Abyśmy nie byli zawistni i zazdrośni wobec siebie. So one of the most essential ingredients in the spiritual life is honesty, isn't it? A zatem jednym z najważniejszych składników w życiu duchowym jest uczciwość. Bez niej without honesty you can't go anywhere. Nie można udać się donikąd. Yeah. People think, oh, this is really elementary. Yes. People might think this is very elementary. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest takie bardzo podstawowe, elementarne. But I'll tell you this, that there's many people who believe themselves to be very advanced spiritually. Ale jest wiele, ale powiem wam coś takiego, jest wiele osób, które uważają się za bardzo zaawansowanych duchowo. But because they're dishonest, they're actually going nowhere at all. Ale ponieważ są nieuczciwe, to tak naprawdę zmierzają donikąd. Yeah. There's no room for dishonesty in spiritual life. A zatem w życiu duchowym nie ma miejsca na nieuczciwość. If you try to enter the spiritual temple with a dishonest or deceitful heart, you will not get through the door. You will be left outside. Jeżeli chcesz wejść do duchowej świątyni i masz w sercu taką serce pełne nieuczciwości, to tak naprawdę nawet nie otworzą się przed tobą do niej drzwi. There is not even an entrance into spirituality for someone who is dishonest. A zatem do duchowości nie ma nawet wstępu dla ktoś, kto jest nieuczciwy. They only imagine that they're making some spiritual progress. Oczywiście osoba takie może sobie jedynie wyobrażać, że czyni duchowy postęp. They imagine that they're making some advancement, but they're not getting anywhere, they're not going anywhere. Myślę, że właśnie robią postęp, a nie udają się do nikogo. You can't make any spiritual progress without honesty. Nie można zrobić żadnego postępu duchowego bez uczciwości, bez bycia uczciwym. That's another thing that has to be very clearly understood. To jest kolejna rzecz, którą należy sobie jasno uzmysłowić. Yeah. Because your intention is everything, isn't it? What you intend is. Dlatego, że twoja intencja, to co zamierzasz, jest wszystkim. If someone is thinking, I'll take advantage of this religious movement or this spiritual process to make myself famous or important or to get money or to get followers, because of the dishonest intention, there's no entrance actually into the real spirituality. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład dzięki tej organizacji religijnej zdobędzie jakiś pogłos zwolenników, czy też się wzbogaci, to rzeczywiście faktycznie osoba taka w ogóle nie wejdzie w sferę duchowości. Such people might make a show of spiritual practice, but it's a show, that's all. Osoby takie mogą jedynie jakby prezentować pewien pokaz, czy prezentować duchowość na pokaz, ale jest to właśnie jedynie pokaz, jest to show, nic więcej. If Krishna's pleased with something of that, then he will show them eventually that actually, you know, you've got to be honest. Jeżeli Krishna w jakiś sposób będzie z tego zadowolony, to on okaże im łaskę, pokazując tak naprawdę, co należy zrobić, żeby być uczciwym. And they'll find themselves back somewhere in the beginning of the process. Wówczas osoby takie znajdą się tak naprawdę na początku tego procesu. But actually they didn't make any progress. They weren't actually going anywhere. Ale ja bym powiedział, że one tak naprawdę nie robią żadnego postępu i nie udają się do nikąd. This comes as quite a shock to many people that because we're so much involved with the external show, isn't it? Tak naprawdę wiele osób może być zszokowanych. Bo my często kierujemy się zewnętrznością, zewnętrznymi rzeczami. Then to find out that someone who's risen to the level of a pope or a cardinal or whatever is actually just a bhakta, you know, that's all. They really haven't made a lot of progress, you know, because their desires were something different. What they were growing was not the bhakti lata, but was some other kind of lata. You know, but they mistook. They're thinking, oh,
the weed of prestige, pratishtha, and other things, they mistake it for the bhakti lata. They think this is the bhakti lata. Można zobaczyć, że ktoś może być na pozycji, nie wiem, kardynała, czy papieża i tak dalej, ale jakby osoba taka, będąc baktą, mogła po prostu, jak mówimy o tej roślince bhakti lata i o tych chwastach, które wszystkie rosną wokół niej, na przykład o pratishtha, czyli prestiż, uznanie, mogła po prostu pomylić te roślinki, przyjąć jedną opacznie za drugą i wówczas mamy to te efekty, które widać. And the fruit of the bhakti lata is humility and softness of heart, you know. A przecież owocem bhakti laty jest pokora, jest łagodność serca, jest współczucie. The fruit of the weed of pratishtha is haughtiness, you know, pride, harshness, owocem, cruelty. Owocem tego chwastu pratishthy jest twardość, taka duma, okrucieństwo i tak dalej. So, you know, it was Christ said, by the fruits you shall know them, isn't it? You'll know by the fruit. Yeah. Tak jak wspomniał o tym Chrystus, poznacie ich po owocach. Mm. So if you see that someone's becoming more proud, more callous, more arrogant, you know, then you know they're not growing the bhakti lata, they're growing some other lata. Jeżeli widzicie, że ktoś jakby, że w kimś wzrasta właśnie taka obojętność, gniew i te wszystkie negatywne cechy, to wtedy można powiedzieć, że ta osoba nie podlewa bhakti laty, ale inną latę. Such people need to be very careful. Osoby takie powinny być bardzo ostrożne. If they're not careful, that weed will completely just suffocate, take all the nourishment from the bhakti lata, you know? I ponieważ ten chwast, czy te chwasty będą się tak bardzo rozrastać, że one jakby z tej roślinki bhakti, one wycisną wszystkie soki, one zabiorą to wszystko. Weed has to be taken out, you know, has to come out. Chwast po prostu należy wyrwać. Yeah, and then you'll find maybe the bhakti lata is about that big. I jak się go wyrwie, można zobaczyć, że big weed, ten wielki chwast zostanie wyrwany, więc zobaczyć, że bhakti lata jest malusieńka. Give me water, give me water. I która prosi, daj mi więcej wody, But I'm watering this big weed, you know. Oh, a ja podlewałem ten wielki chwast. Yeah, with poisonous fruit. Który daje zatrute owoce. Yeah, that weed has to come out. It must come out. Ten chwast musi zostać wyrwany. And you find the bhakti lata is that big, you know? Widzimy malutką bhakti latę. You're right back to the beginning. I wtedy zaczynamy od początku. So better not to make this mistake, isn't it? Więc najlepiej nie robić od początku tego błędu. Better to keep that weed out from the beginning. Trzymać ten chwast, jakby nie dopuścić do rozrostu tego chwastu. So a lot of the time people indulge in kind of hearing and chanting. So I'm hearing, I'm chanting. Wiele osób angażuje się w słuchanie, intonowanie. Was it nourishing? Ale czy tak naprawdę było to ożywcze? If such a person is thinking, oh, I'm becoming a very great devotee. Jeżeli ktoś myśli, o, staję się wspaniałym bhaktą. Then it's not nourishing the bhakti lata. Więc wtedy nie podlewa tej bhakti lata. It's nourishing the pratishtha creeper. Yeah. Wtedy bardziej podlewa to pnącze pratishty. People don't like to hear this. Ludzie nie lubią tego słuchać. It's painful to hear that. Bo to jest bolesne doświadczenie. Maybe I'm not as advanced as I thought I was. Nie jestem tak zaawansowany. Jestem tak zaawansowaną osobą, za jaką się uważałem. Now, present company excluded, of course, you know. Oczywiście za wyjątkiem obecnie tutaj zebranego towarzystwa. Yeah, present company excluded. I'm only saying these things because these kind of thoughts have been going on in my mind, you know? Ja mówię wam o tym, dlatego że te sprawy zaprzątają mój umysł. Yeah, it's nice to talk sweet nectar things, you know? Wiecie, miło jest mówić o słodkich nektarach. But you have to keep an eye on the weeds in your garden. You know? Ale trzeba
baczyć na chwasty w swoim ogródku. Otherwise you end up with a garden full of weeds and... Bo w przeciwnym razie skończymy na, będzie tak, że cały ogród nam zarośnie chwastami. And no vegetables. I nie będzie warzyw. So all these offenses against the holy name need to be carefully observed. You mustn't commit these offenses. Więc nie należy popełniać tych wszystkich tych obraz wobec świętego imienia. Należy je starannie eliminować. One should not commit sins on the strength of the holy name. Więc nie należy popełniać grzechów na mocy świętego imienia. Or imagine that because I'm a devotee, therefore I can do some sinful thing and Krishna will forgive it. Wyobrażamy sobie, że jestem wielbicielem, to mogę popełnić jakiś grzech i Krishna mi to wybaczy. By doing that, you're mocking the mercy of the holy name, which you're mocking it. Robiąc to, wówczas po prostu drwisz sobie ze świętego imienia. Just like a student who's insolent. You know insolent? Yeah, it's like impudent. Impudent. To jest taki opryskliwy uczeń, który nie zachowuje się właściwie. The master is trying to teach. But the student is impudent, isn't it? Nauczyciel próbuje, czy mistrz próbuje go uczyć, a on jest taki po prostu oporny. Such an impudent student gets a slap, that's all. I wówczas taki po prostu opryskliwy, chamski uczeń dostaje po prostu policzek. Maybe this takes some time for the whack to come, but after some time, master's fed up, whack! Może to nastąpić po dłuższym czasie, ale w pewnym momencie nauczyciel czy mistrz nie wytrzymuje i robi to. Prabhupada was infinitely merciful. He was infinitely merciful. Prabhupada był nieskończony sposób miłosierny. I have seen him angry. Widziałem, jak był zły. I've seen him give you away. He didn't actually do it physically. Widziałem, że że nie policzkował kogoś fizycznie, ale robił coś takiego. Verbalnie. Verbally. Verbally. Yeah. Verbalnie. It's an adjective. I'm not perfect. So in Kali Yuga everyone is impudent, isn't it? Każdy w Kali Yudze jest taki po prostu taki, no, można powiedzieć, chamski, obcesowy. People argue about things that they really have no understanding of. Ludzie często kłócą się na tematy, których rzeczywiście nie rozumieją. This is nature of this age. To jest natura tego wieku. That's why, you know, it's in Trinadapi, Suniche, you know, Tororapi. People get bored with this one, isn't it? Trinadapi, Suniche, Tororapi, Sishra, Amani, Namanade, Nakirtani, Asadahari. Actually, it's difficult, but jest to trudne, if we can bear that in mind, ale jeżeli możemy o tym pamiętać, we'll find that it saves us a lot of distraction. Że to nam zaoszczędza mnóstwo takiego rozproszenia. We don't have to get involved in all these useless arguments. Nie musimy przecież angażować się w te wszystkie bezużyteczne kłótnie. Yeah, we can just chant Hare Krishna, Hare Krishna. Żeby po prostu intonować. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and be happy. I być szczęśliwy. And we see that tonight. We all chanting together, and it's lovely, isn't it? Widzieliśmy to dzisiaj wieczorem. Wszyscy razem intonowaliśmy i było wspaniale. Doesn't depend on musical ability. Nie zależy od uzdolnień muzycznych. I've spoken enough. Are there any questions? Dość już mówiłem. I apologize for the gloomy lecture. Przepraszam za taki ponury wykład. Czy trzymacie jakieś pytania?